Środa, 26 czerwca, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Ludzkie szczątki w centrum Mysłowic. Natrafiono na nie podczas robót budowlanych w pobliżu Kościoła Mariackiego przy samym rynku. Teraz na miejscu trwają prace archeologiczne. Paweł Jędrusik. Groby tuż obok nowego torowiska, a na ich trop już 2 lata temu wpadła Katarzyna Sobota-Liwoch, archeolog i antropolog. Wówczas niedaleko tego miejsca odkryła pierwszy z grobów, w którym były szczątki kobiety i 2 dzieci. Teraz szczątków jest znacznie więcej, bo można już mówić o 12 pochowanych tu osobach. Odnalezione szczątki pochodzą najprawdopodobniej z XVI i XVII wieku. W tej chwili ujawniłam 11 obiektów, z czego wyróżniłam 5 grobów, czyli mówimy tutaj o jamie grobowej. One wręcz mają obrysy po drewnianych trumnach. Oczywiście trumny się nie zachowały, to jest drewno, które się właściwie sypie w palcach i to są tylko takie malutkie obrysiki, więc 5 takich jest. O dziwo, w większości tych grobów nie ma układu anatomicznego szczątków, co by potwierdzało poniekąd tą ekshumację. Natomiast 2 z odsłoniętych grobów to groby dzieci. Mowa o ekshumacji, bo taka według źródeł miała być tu przeprowadzona w latach 20. ubiegłego stulecia. Skąd wzięły się groby w ścisłym centrum Mysłowic? Kościół, który tu stoi, został ufundowany około 1300 roku, a od XIV wieku istniało tu cmentarzysko. Dopiero w XIX wieku zmieniono lokalizację widocznego dziś ogrodzenia kościoła. Prace archeologiczne potrwają tu łącznie około 2 tygodni. Procedura nakazuje nam przeprowadzić badania antropologiczne, polegające na tym, że analizuje się wiek, płeć, przebyte choroby, jakieś urazy, więc i dopiero potem one są albo, jak są wyjątkowe jakieś okazy, albo wyjątkowe schorzenia, to idą do muzeum, natomiast pozostałe szczątki zakopuje się, że tak powiem, zgodnie ze sztuką, żeby po prostu uszanować, że to były szczątki ludzkie. Na razie nie wiadomo, czy odkrycie archeologiczne wpłynie na termin oddania do użytku torowisk w Mysłowicach. Ten i tak jest już przesunięty, bo pierwsze tramwaje powinny ruszyć pod koniec wakacji. Zakończenie inwestycji i tak będzie troszeczkę opóźnione z uwagi na te prace, które działy się w ziemi, na przebudowę gazociągu. Także tutaj część ulicy Tomskiej i Szymanowskiego 15 lipca już będzie możliwie przejezd. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę ronda i ulicę Powstańców i Szymanowskiego, to tam termin zakończenia też jest przedłużony. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na połowę września. Miała zostać otwarta 1 lipca, ale prace nad jej urządzeniem trochę się przeciągną. Nowa plaża i kąpielisko przy stawie Morawa na granicy Katowic i Sosnowca z pewnością będą kolejnym popularnym miejscem letniego wypoczynku nie tylko mieszkańców Katowic. Łukasz Kądziołka. Do niedawna najczęstszymi gośćmi byli tu wędkarze. Teraz jednak to na pewno się zmieni. Tutaj od lat ludzie przychodzili na ten staw, bo tak jak mówię, tutaj w okręgu jest najczystsza woda i naprawdę jest wspaniałe miejsce do pływania. Nadstaw Morawa w katowickich Szopienicach może przychodzić teraz jeszcze więcej mieszkańców, bo powstała tu nowa plaża. Jest fajnie, nie ma co. Można pochwalić, proszę pochwalić prezydenta katowickiego, że nam, żeby nie zbierał jakiś opłat. Bo jak będzie zbierał opłaty, nie przyjdziemy. Mieszkańcy po obu stronach Brynicy mogą być spokojni. Opłat nie będzie, jednak na otwarcie trzeba jeszcze poczekać, choć już teraz plaża nawet w dni powszednie jest oblegana. To nie jedyna atrakcja nad Morawą. Obok też zaplanowaliśmy przestrzeń umożliwiającą rozstawienie mobilnej gastronomii. Miejsce to też jest wyposażone w budynek z zapleczem sanitarnym, tak by można było tam wykąpać się, przebrać. Poza tym jest plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej czy miejsca do grillowania. Pozostałe atrakcje są jeszcze niegotowe. Na razie trzeba się opalać z takimi odgłosami w tle. Jednak niebawem ruszy tu kąpielisko. Dla Mosiru największym wyzwaniem, nie ma co ukrywać, to było zbudowanie zespołu ratowniczego, bo ratowników zawsze jest trudno. W tym momencie Mosir już blisko 70 ratowników będzie potrzebował. Tyle miejsc zabezpieczamy. Do tej pory pod okiem ratowników można było się kąpać tylko po drugiej stronie stawu. Teraz swoją wieżę mają również na brzegu obok granicy z Sosnowcem. Kąpielisko i cała nowa przestrzeń stawu Morawa powinny być dostępne od 11 lipca.
Opaski ratujące życie trafią wkrótce do seniorów z Rudy Śląskiej. Dostaną je osoby, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. A jeden przycisk na opasce może uratować im życie. Paweł Jędrusik. Opaska wygląda jak zwykły zegarek, ale z przodu ma specjalny przycisk. Jego wciśnięcie to wezwanie pomocy. Ci, którzy korzystali z takiej opaski, mówią wprost, daje im ona poczucie bezpieczeństwa. Na razie dzięki Bogu nie miałam żadnego wypadku, ale czuję się bezpieczna, bo mieszkam sama i czuję się bezpiecznie. Jestem bezpieczniejsza, chociaż mieszkam sama, ale wiem, że jak sobie nacisnę tą opaskę, to zacznie mi działać. Jednego razu to sobie przycisnęłam tutaj stołem niechcący i już się odezwał do mnie szybko pan, który pytał się, co mi jest. W tym roku takich opasek do seniorów z Rudy Śląskiej trafi 100. Mogą je dostać seniorzy, którzy mieszkają sami albo z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im całodziennej opieki. Na opaski miasto dostało rządowe dofinansowanie w wysokości 72 tysięcy złotych. No i wtedy seniorzy mają to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli się cokolwiek podzieje, opaska jest zabezpieczona w taki przyzyw SOS. Opaski, które trafią do seniorów, są wyposażone w sygnał SOS, lokalizator GPS czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe. Do urodzin Katowic pozostało jeszcze trochę czasu, ale miasto już dzisiaj zapowiedziało, kto na nich wystąpi. Wykonawcy dobrze znani oraz ci z młodszego pokolenia przygotują wspólny program. W ten sposób miasto będzie świętować 159. rocznicę nadania praw miejskich. Łukasz Kądziołka. Katowice będą świętować swoje urodziny dopiero we wrześniu, ale już dzisiaj miasto ogłosiło, kto w tym roku zajmie się przygotowaniem programu koncertu w strefie kultury. Pani Natalia Przybysz będzie tą główną reżyserką urodzin miasta Katowice. To dla niej zupełnie nowe zadanie. To bardzo jest miłe, móc być dyrektorką czegokolwiek, a zwłaszcza urodzin Katowic częściową, więc jest mi bardzo miło. Ale tak na serio, to 90 minut na dużej scenie w towarzystwie mojego ukochanego zespołu, to jest coś, co ja bardzo lubię. Na scenie pojawią się też Mrozu, bracia Kacperczyk, Wiktor Waligura i trio Łona Konieczny Krupa. Wystąpi też zdolna katowicka młodzież, czyli laureaci konkursu Kato Gwiazdy z 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Na pewno wystąpimy z tym utworem zwycięskim Jesień Tańcuj, ale oprócz tego przygotujemy jeszcze 2 inne utwory, ale to dopiero we wrześniu. Impreza w strefie kultury jak co roku będzie bezpłatna. Wielki koncert odbędzie się 7 września, jednak już kilka dni wcześniej na katowickim rynku rozpocznie się jarmark urodzinowy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam. Do zobaczenia.